kochani, z tej strony Sylwia. Witajcie w kolejnym odcinku z Metamorfozą. Dzisiaj jest wyjątkowy odcinek, bo zaczynamy zabawę na walentynki. Jak wiemy, jest to czas miłości, romantycznych kolacji, romantycznych filmów i koloru czerwonego. A my dzisiaj wykonamy sobie zakochaną laleczkę LOL Surprise oraz taki przepiękny napis Love. Potrzebujemy kolor taki ciemnoróżowy oraz odrobinę białego, aby zrobić sobie fajną mieszankę. No i zaczynamy malowanie może od literki L. Zobaczcie, jak pięknie ta farbka wszystko pokrywa. Nie chcę, aby to był jednolity kolor, chcę, aby gdzieniegdzie był ciemniejszy, gdzieniegdzie nieco jaśniejszy, dlatego korzystam z tej mojej mieszanki. Pokrywamy całość, a następnie będziemy jeszcze to ozdabiać. Przed chwilą cały napis był zwykły drewniany, a teraz zobaczcie, z każdej strony jest pokryty przepięknym, takim różowo-czerwonym kolorem. Czas teraz na kolejną warstwę. Mam cały czas te same farbki. Dodałam nieco więcej białej farbki, bo chcę chyba troszeczkę rozjaśnić ten napis. A następnie, wiecie co, będę dodawać tutaj brokat. I zrobimy sobie jedną brokatową literkę. I tak wybrałam, że będzie to literka O. Powiem Wam szczerze, że poszło bardzo szybko. Cały napis już jest pomalowany, różowo-czerwony. Czas teraz na coś brokatowego. Przetestujemy sobie dzisiaj taki fajny zestaw. Jest tutaj mnóstwo brokatu. Zobaczcie, jak pięknie wszystko się mieni i błyszczy. I ja już mam wybrany brokat do dzisiejszej metamorfozy. Jest to, słuchajcie, o rany, jak to jest mocno zaklejone. To jest podwójnie tutaj jeszcze. Ale już Wam pokazuję, mój wybrany brokat to mógłby być na przykład ten różowy kolor. Ale ja wybiorę sobie taki kolor, który ma w sobie zarówno kolor drobinki czerwone, złote oraz niebieskie. Jest już przygotowane, sięgam ponownie po pędzelek i musimy nałożyć cieniutką warstwę farbki. Zaznaczamy tutaj odpowiedni nasz okrągły kształt i jak wiemy, nasza farbka posłuży nam jako klej. Tram, tram, czas na brokat. O wow, jak pięknie wygląda, zobaczcie. Jest naprawdę kolorowy. Obsypujemy całą literkę O. To, co nam spadnie jako nadmiar, to spokojnie, nie bójcie się. To również wykorzystamy. Chyba jest ok. Teraz nadmiar zrzucamy właśnie tutaj. I możemy to, co nam spadło, troszeczkę jeszcze dołożyć, dognieść. No i zobaczcie, tutaj ściągamy z V. Literka O, przepiękna, brokatowa, jest gotowa. Wiecie, że ja uwielbiam brokat i chyba nie mogę się powstrzymać i zrobimy kolejną literkę brokatową. Tym razem V. Znowu nakładamy cieniutką warstwę. Nie musicie tutaj używać kleju, tylko że uwaga, uwaga, ja teraz zrobię inny brokat, wybiorę, zobaczcie, ten różowiutki. Ciekawe, czy to będzie pasować. Dobra, trzymajcie kciuki. Odrobina. O, on jest troszeczkę inny. Jest zdecydowanie mniejszy. To są już takie malutkie drobinki. Nie takie duże, jak w przypadku tego wcześniejszego. Pokrywamy całość dokładnie. I tak jak wcześniej, nadmiar zrzucamy.
i możemy troszeczkę przycisnąć to, co nam zostało. Tadam, 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 tadam. Zobaczcie, skończone i nawet literka L. Ma mnóstwo brokatu, tak prezentuje się cały napis. Dajcie znać na dole w komentarzu, co o nim sądzicie. Ja jestem zachwycona. Na początku miał być zwykły różowy, ale powstało z tego coś pięknego, brokatowego. Czas teraz zabrać się za moją lalkę. A prezentuje się ona tak i będzie miała ubraną taką oto sukienkę. No oczywiście zaczynamy malowanie. I zaczniemy sobie, wiecie co, znowu od tej takiej ciemnoróżowej farbki i pomalujemy elementy, które są różowe. Zaczynamy tutaj, no i środek sukienki, a na końcu tę część, gdzie jest ta pasterka, pokryjemy brokatem. Wygląda tak. No i tak jak Wam mówiłam, zostały mi te elementy w panterkę, które zaraz będą obsypane brokatem. Tylko ja mam pewien problem, bo nie wiem, jaki brokat wybrać. Będę korzystać na pewno z tych, które wykorzystywałam do robienia literki L. I ich jest tutaj aż 4. Ciekawa jestem, jaki Wy byście wybrali, bo musiała robić specjalnie live'a teraz dla Was. Chyba najbardziej podoba mi się ten różowy. On będzie tutaj fajnie pasować, bo jest, wiecie co, jasny. I troszeczkę rozjaśni tę sukienkę, więc okej, używamy różowego. Sięgam po pędzelek i może zacznijmy tutaj od dołu. Pokrywamy to farbką, która, jak wiecie, będzie taką naszą bazą, będzie naszym klejem i zaraz obsypiemy to wszystko, ups, nie uciekaj mi sukienko, obsypiemy to wszystko brokatem. Mamy już zrobione na dole, czas teraz pomalować miejsce, gdzie będzie kolejna porcja brokatu, czyli tutaj te nasze rękawki i wykorzystam inny kolor brokatu. Pomyślałam sobie, że weźmiemy teraz kolor złoty. Malujemy również tę kokardkę tutaj na środku. Nie zapominamy, że tutaj, zobaczcie, z tyłu również mamy nasz wzór. Więc wszystko pokrywamy farbką i uwaga, uwaga, poczekajcie, już chyba wszystko jest pokryte. Musicie to zrobić bardzo, bardzo dokładnie. Ok, sięgam po mój brokat, ten złoty, którego używałam do literki E. I proszę bardzo, przyklejamy. Z tyłu, z przodu, po bokach, wszędzie. O wow, ależ to ekstra wygląda. Nadmiar strzepujemy. Wow, zobaczcie, na razie jest jedna strona. To samo robimy z drugiej. Tadam, tadam, tadam. Tak oto prezentuje się moja laleczka, która ma już ubrany ten przepiękny, brokatowy, pamiętajcie, walentynkowy strój. Czas teraz na, chyba wiecie co, makijaż. Chciałabym dodać tutaj odrobinę różowego. Korzystam z takich troszeczkę innych farbek. To nie są farbki akrylowe, to są farbki wodne. I one dają taki delikatny efekt. Mam jasno-różowy kolor i domalowujemy tutaj po bokach delikatnie, jakbyśmy chcieli pomalować cień na oczach naszej laleczki z jednej strony i z drugiej. I tutaj musimy już dołożyć 2 albo 3 warstwy, bo ten kolor jest naprawdę mało widoczny. Tylko musimy poczekać, aż to nam pięknie przeschnie.
za profesjonalny makijaż udało mi się zrobić. Są oczy pomalowane na różowo, jest też taki błysk w oku i z boku złote gwiazdeczki przyczepione. Czas teraz na włosy. Na środku mamy taką spineczkę, możemy ją zostawić albo możemy ją ściągnąć, jeszcze się zastanowię, ale chciałabym, aby te włosy nabrały jakiegoś fajnego koloru. Są troszeczkę potargane, troszeczkę poplątane. Przygotowałam, zobaczcie, dwa spreje do włosów w kolorze czerwonym oraz w kolorze różowym. Na początek wykorzystamy ten czerwony. Wersja moja autorska, wymyślona przeze mnie, laleczki LOL Surprise, która jest gotowa na walentynki. Subskrybujcie, lajkujcie i komentujcie. Koniecznie odezwijcie się na dole w komentarzu i napiszcie mi, czy Wy w jakiś szczególny sposób spędzacie walentynki. Może umawiacie się z chłopakiem, a jak nie, to oczywiście możecie umówić się z przyjaciółką, a nawet z mamą, zrobić sobie jakiś fajny wieczór damski. Do usłyszenia w kolejnych odcinkach. Pozdrawiam Was. Pa, pa!